Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Na pozór bardzo dobra wiadomość. Rosja oraz Chiny nagle zmieniają swoją narrację w sprawie Zachodu. Wyraźnie chcą się dogadać, chcą zakończyć konflikt na Ukrainie i doprowadzić do tego, żeby znowu zacząć nawiązywać normalne stosunki gospodarcze. To bardzo dobra wiadomość. Konflikt na Ukrainie nikomu uczciwemu nie służy. I jego zakończenie rozwiąże bardzo wiele problemów. Przede wszystkim przestaną ginąć ludzie. To chyba najważniejsze. Zdrowie i życie ludzkie jest wartością najwyższą. Ale pieniądze też są, drodzy Państwo, ważne. Zwłaszcza jak bez tych pieniędzy ludzie na przykład nie będą mieli na jedzenie albo na prąd czy na ogrzewanie i będą dosłownie umierali z wyziębienia albo z głodu. Także wydaje się być to naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jak się czyta takie nagłówki, jak na przykład Wirtualna Polska, pani Barbara Kwiatkowska, autorka artykułu, tytuł artykułu Nieoczekiwany zwrot w Chinach, prezydent Xi zmienił zdanie w sprawie USA, albo też Business Insider, napisała osoba o pseudonimie A na tytuł artykułu Putin zmienia retorykę, mówi o szacunku między Rosją a Zachodem, no to naprawdę serduszko się grzeje, bo jest szansa, Boże drogi, konflikt na Ukrainie wreszcie się skończy, może nawet jeszcze przed Bożym Narodzeniem, może wreszcie odetchniemy z ulgą, przestaniemy żyć w strachu, że ten konflikt się rozleje na inne obszary, a ludzie no, będą mogli zamiast siedzieć na froncie, to spędzić te święta z rodzinami. Tyle tylko, że jest jeden bardzo duży ząg. Zarówno Zachód powiedział bardzo dużo, bardzo złych rzeczy w stronę Rosji i Chin, jak i Chiny i Rosja, zwłaszcza Rosja, powiedziały bardzo dużo złych rzeczy w stronę Zachodu. I teraz zarówno Putin, jak i Xi, ale także jak i przywódcy Zachodu, no nie mogą tak po prostu odpuścić, no bo co powie Putin swoim obywatelom, że tak bardzo psioczył na ten Zachód, tak bardzo mówił, że ten Zachód jest taki zły, a teraz co, nagle siądzie z Zachodem do stołu rokowań i powie, że ten Zachód to jest jednak okej? Drodzy Państwo, potrzebny jest winny. Potrzebny jest, tak konkretniej mówiąc, kozioł ofiarny. Kogoś, na kogo wszystkie strony konfliktu zwalą winę. Zarówno Rosja, Chiny, jak i Stany Zjednoczone, Niemcy i inne kraje i powiedzą swoim obywatelom, że no okej, myśmy wojowali z Rosją i to rzeczywiście Rosja robiła strasznie dużo złych rzeczy, ale tak naprawdę to winny był kto inny. I to, drodzy Państwo, rodzi się bardzo duże niebezpieczeństwo dla naszego kraju. I tutaj, drodzy Państwo, posłużę się cytatem z Onetu. Tytuł artykułu. Putin podważa istnienie Ukrainy. Posłużył się Polską. Tak, drodzy Państwo, już w tytule czytamy, że Władimir Putin do swojej narracji posłużył się naszym krajem. A jak się posłużył? No, to czytamy w lidzie. Władimir Putin podczas wystąpienia na klubie Wałdajskim przekonywał, że Ukraińcy i Rosjanie stanowią jeden naród. Jego zdaniem szkodliwe okazały się, cudzysłów, polskie wpływy. Tak, drodzy Państwo, Putin szuka winnego i bardzo wyraźnie wskazuje na Polskę. Narracja, którą proponuje światu Władimir Putin jest taki, że w zasadzie ten konflikt to wynikał z tego, że Polska poszczuła Ukraińców na Rosję. Że Ukraińcy i Rosjanie to jest jeden naród i że posłużono się biednymi Ukraińcami, że ich zmanipulowano, wykorzystano i że sprawiono, żeby bracia Rosjanie nawzajem się ze sobą napierdzielali. Drodzy Państwo, absurd? Oczywiście, że absurd. Każdy, kto zdroworozsądkowo podchodzi do świata, wie, że nawet gdyby Polska chciała kogokolwiek poszczuć, kogokolwiek napuścić, czy cokolwiek złego zrobić, to i tak nie jest w stanie. Drodzy Państwo, już pomijając całkowity absurd tego zarzutu, że on jest w sposób oczywisty, nieprawdziwy, to nawet gdyby Polska chciała, to i tak nie ma siły i środków. Drodzy Państwo, nasza polityka zagraniczna leży. My nie jesteśmy w stanie światu wytłumaczyć, jaka jest prawda historyczna na temat drugiego konfliktu światowego i że to nie my odpowiadamy za niemieckie zbrodnie, co nam się bardzo mocno na świecie przypisuje. Nasze służby praktycznie nie istnieją. My nie bylibyśmy w stanie tego zrobić.
No ale, drodzy Państwo, prawda w czasie konfliktu umiera ostatnia. Nieraz już nas sprzedano. W czasie drugiego konfliktu światowego też żeśmy przecież oddawali krew praktycznie na wszystkich frontach, a potem zostaliśmy potraktowani, jakbyśmy ten konflikt przegrali i zostaliśmy rzuceni jako łup Stalinowi. Zachód już się raz dogadał z Związkiem Radzieckim, dogadał się konkretnie ze Stalinem, do którego Putin bywa bardzo często porównywany. Już raz była Jałta, już raz nas sprzedali. A zakończenie tego konfliktu będzie dla Zachodu niezwykle wygodne. Europa, zwłaszcza Niemcy, którzy w Europie rządzą de facto, potrzebują gazu, żeby napędzał ich gospodarkę. Bez tego może być bardzo ciemno, zimno i biednie w Niemczech i tam mogą się dziać bardzo nieciekawe rzeczy. Amerykanie potrzebują natomiast zwolnić jak najwięcej swoich żołnierzy, zluzować, bo szykują się do konfliktu zbrojnego z Tajwanem. W związku z tym propozycja Putina, żeby się dogadać, a winą za wszystko obarczyć Polskę, będzie dla Zachodu bardzo kusząca. Czy Zachód tą propozycję podejmie, czy też nie? Przekonamy się. Miejmy nadzieję, że nie, ale zagrożenie jest bardzo wyraźne i należy bardzo mocno, póki jest jeszcze czas, zacząć wreszcie zachowywać się pragmatycznie w polityce zagranicznej, żebyśmy nie byli tak jak zwykle moralnym zwycięzcą, który poza moralnym zwycięstwem nie ma kompletnie nic, no poza wcierkami i rachunkiem. A jeśli chodzi o kwestie związane z racjonalizmem, to racjonalnie jest płacić mniej za codzienne zakupy. Więc teraz obejrzyjcie materiał od partnera dzisiejszego odcinka, chwilę w tym czasie odchłońcie i zaraz wracamy do tematu. Partnerem dzisiejszego odcinka jest AleRabat. Wtyczka na urządzenia stacjonarne do przeglądarek oraz aplikacja na urządzenia mobilne, które pozwalają zaoszczędzić pieniądze na codziennych zakupach. Co najważniejsze, całkowicie za darmo i w dodatku automatycznie, a więc bez wysiłku. Sposoby są dwa i można z nich korzystać łącznie. Pierwszy to kody rabatowe. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, wszyscy je znają, pozwalają one po prostu wydać mniej, uzyskać rabat już na etapie zakupu. Z kodami rabatowymi jest tylko jeden problem. Trzeba o nich wiedzieć. A żeby wiedzieć, to trzeba je wyszukać. A to zajmuje bardzo dużo czasu, a jak wiadomo, czas to pieniądz. AleRabat to wszystko robi za nas. I to autentycznie za darmo. AleRabat automatycznie wyszukuje kody rabatowe i automatycznie wykorzystuje ten, który jest dla nas najbardziej korzystny. Jeśli więc na przykład znajduje się aktualnie w internecie kod, który daje 5% zniżki i kod, który daje 10% zniżki, to automatycznie zostanie zastosowany ten, który daje wyższy rabat, czyli 10%. Drugi sposób na oszczędzanie to cashback, czyli zwrot części pieniędzy wydanych na zakupy, które potem można sobie wypłacić. Wszystko, jak już powiedziałem, całkowicie za darmo i całkowicie automatycznie. Trzeba tylko pamiętać, żeby być zalogowanym do aplikacji lub wtyczki w czasie robienia zakupów. Wtyczka jest na tyle fajna, że sama przypomina w czasie robienia zakupów, że warto przetestować kody. A warto testować te kody w bardzo wielu miejscach w internecie, gdyż AleRabat współpracuje z ogromną ilością miejsc w internecie, które coś oferują, począwszy od tradycyjnych sklepów, poprzez serwisy aukcyjne, a skończąc na wielu miejscach, które oferują różnego rodzaju usługi. Skoro więc można płacić mniej, a jeszcze dodatkowo dostawać część w formie cashbacku, to po co przepłacać, zwłaszcza jeśli jest naprawdę za darmo? Witam po przerwie. Zacznijmy od przeczytania sobie artykułów, które stanowią materiał źródłowy do dzisiejszego odcinka. Najpierw ten chiński. Drodzy Państwo, Chiny zrobiły mniej więcej w tym samym czasie dwie rzeczy. Jedna, która trochę mrozi krew w żyłach, bo Chiny wprost poparły Rosję. To pokazuje i to się przedostało do naszych mediów głównego nurtu. Tutaj jest artykuł w RMFFM24. Pani Katarzyny Padrazy pod tytułem Chińskie MSZ popiera strategiczne cele i mocarstwową politykę Rosji. To jest chyba pierwszy raz tak wprost powiedziane, że Chiny popierają Rosję.
Wcześniej Chiny popierały Rosję trochę na zasadzie, ją tak tłumacząc, trochę na zasadzie, że popierają niepodległość wszystkich krajów, ale nie tłumaczyły, czym ta niepodległość jest i tak dalej, i tak dalej. I w sposób taki bardzo miękki popierały tą Rosję w myśl takiej starej chińskiej zasady: udziel poparcia temu, kto wygra. Więc dopóki nie wiedziały, kto wygra, to siedziały cicho. I tutaj ten tytuł, to zachowanie chińskiego MSZ jest bardzo znaczące, bo Chiny obstawiły. Chiny obstawiły zwycięstwo Putina. A Chiny to jest stary i bardzo mądry kraj i Chińczycy robili wspaniałe rzeczy, jak Amerykanów jeszcze w ogóle nie było. A my w Europie tutaj żeśmy się bawili w plemiona. Może już nie siedzieliśmy po jaskiniach, ale jako plemiona tam łaziliśmy po lasach, to wtedy Chiny już miały bardzo poważną i dużą państwowość. Mi się wydaje, że Chiny, mimo całego mojego sprzeciwu względem totalitaryzmu, jaki tam jest zamordyzmu, jak tam się ludzi traktuje, to Chiny są krajem, który należy na pewno traktować z szacunkiem, chociażby po to, żeby nie doszło do sytuacji, że się nie doceni potencjalnego przeciwnika. Więc jak Chiny obstawiły Rosję, to znaczy, że albo wiedzą, że Rosja wygra, albo uznały, że już jest taka sytuacja, że na pewno muszą obrać stronę. Bo to jest, drodzy Państwo, równe i jasne pokazanie, po czyjej stronie są, że oni popierają to, co Rosja chce zrobić, a Rosja wprost mówi, że chce odbudować Związek Radziecki. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, zwłaszcza, że dzieje się to w kontekście tego, że ze strony amerykańskiej padły informacje, że być może nawet jeszcze w tym roku, a w 2023 to już prawie na pewno będzie konfrontacja na Atlantyku, czy tam Pacyfiku, przepraszam, ja z tymi oceanami to jestem bardzo kiepsko, w każdym razie na oceanie w okolicy Chin, że mówiąc krótko, będzie wojna o Tajwan. Z czego też się dowiedzieliśmy, że będzie, że Amerykanie nie odpuszczą i będą o ten Tajwan wojować. Także albo Chińczycy doszli do wniosku, że w kontekście tego, że i tak za chwilkę będą mieli kinetyczny konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, to nie ma się co kryć, trzeba obrać stronę i budować po prostu twarde linie trzeciej światowej, albo też uznały, że to Rosjanie ten konflikt wygrają. Tak czy siak jest dość niebezpiecznie. Przeczytajmy sobie ten artykuł. Szef chińskiego MSZ Wang Yi w rozmowie telefonicznej ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Sergiejem Ławrowem wyraził poparcie dla osiągnięcia przez Rosję jej strategicznych celów rozwojowych i umacniania mocarstwowej pozycji. Wynika z komunikatu chińskiego resortu. To jest właśnie bardzo ważne, że to chiński resort to napisał, a nie Rosjanie, bo Rosjanie mogliby kłamać, a to Chińczycy wprost o tym powiedzieli. Wang podkreślił, że prezydent Rosji Władimir Putin niezwłocznie pogratulował przywódcy Chin Xi Jinpingowi po zakończeniu niedawno 20. zjeździe Komunistycznej Partii Chin. Według chińskiego ministra odzwierciedla to wysoki poziom wzajemnego zaufania i wsparcia między Chinami a Rosją. Strona chińska również będzie stabilnie popierała Rosję pod przywództwem prezydenta Putina. To jest takie bardzo mocne podkreślenie, że to Putin według Chin będzie rządził Rosją, bo tam się pojawiły głosy, że on zostanie jakoś obalony, a Ukraińcy powiedzieli, że mogą z Rosją negocjować, ale dopiero jak Putin przestanie rządzić i tak dalej, więc to jest takie bardzo twarde, że Chiny się na to nie godzą. W jednoczeniu Rosjan. Zobaczcie, jak to się, drodzy Państwo, klei z tym, co powiedział Władimir Putin, zwalając winę na konflikt na Ukrainie, na Polaków. Zobaczcie, strona chińska również będzie stabilnie popierała Rosję pod przywództwem prezydenta Putina w jednoczeniu Rosjan. To już jest właśnie w tą stronę, że konflikt na Ukrainie to wcale nie jest napaść na niepodległy kraj, że to jest jednoczenie Rosjan. Taka będzie narracja rosyjsko-chińska i wprowadzeniu ich poprzez trudności, eliminowaniu zakłóceń, osiągnięciu strategicznych celów rozwojowych i dodatkowym umacnianiu mocarstwowej pozycji Rosji na arenie międzynarodowej, czyli wprost
Wszystko to, czego Zachód sobie nie życzy, opisano stanowisko Wanga w komunikacie. Nie pomogą żadne próby zablokowania postępu Chin i Rosji. Chiński minister ocenił, że Chiny i Rosja mają prawo dążyć do osiągnięcia własnych celów rozwojowych, a jakiekolwiek działania zablokowania postępu Chin i Rosji nie będą skuteczne. Wyraził skłonność do podniesienia chińsko-rosyjskich relacji we wszystkich dziedzinach na wyższy poziom. Ma to przynieść korzyści obu narodom i zapewnić więcej stabilności w burzliwym świecie, dodał. Ławrow również pogratulował Xi ponownego wyboru na stanowisko sekretarza generalnego tej partii Chin i wyraził skłonność do pogłębienia współpracy. Ministrowie wymienili również apele na temat Ukrainy oraz spraw międzynarodowych i regionalnych, napisano w komunikacie. Pekin nie potępił rosyjskiej inwazji na Ukrainę, no teraz to ją wprost poparł, sorry, ale taka prawda, sprzeciwił się sankcjom nakładanym na Moskwę i wyraził poparcie dla rozszerzenia, dla roszczeń Kremla wobec NATO. Podczas 20. zjazdu chińskiej partii Xi Jinping zerwał z tradycją i pozostał u władzy co najmniej na kolejną 5-letnią kadencję, a Wang awansował do wpływowego biura politycznego Komitetu Centralnego i prawdopodobnie zostanie naczelnym dyplomatą partii. Tak? Także tutaj jest tak bardzo ostro, bardzo twardo w tej wojnie, a jednocześnie tak, że chcemy się dogadać. Wyraźnie twardy, wysoki blef, tak? Taki, że tutaj z jednej strony już jesteśmy razem, przestaniemy się obcyndalać, za chwilę Chiny wyślą Putinowi co najmniej sprzęt, być może wojsko, to w tą stronę, drodzy Państwo, idzie, więc tutaj jest, czyli to, czego Zachód się bardzo, bardzo mocno obawia, bo Putin, czy nam się to, no ma bardzo duże zasoby rekruta, mimo wszystko wydaje mi się. Chińczycy są natomiast bardzo sprawni i jak Putin wyśle, nie daj Boże, swoich żołnierzy do Chin na szkolenie, to mu tam na pewno ich wyszkolą i uzbroją. Więc sytuacja jest bardzo niebezpieczna, a jednocześnie jest właśnie to wyciągnięcie ręki w stronę Zachodu. Dogadajmy się. Jest ewidentnie kij i marchewka. Bardzo duży kij szykują i marcheweczka. Jeszcze raz podkreślmy, wirtualna Polska, pani Barbara Kwiatkowska. Nieoczekiwany zwrot w Chinach. Prezydent Xi zmienił zdanie w sprawie USA. Nową erę w relacjach między Pekinem a Waszyngtonem zapowiedział przewodniczący Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping. Chiny chcą teraz współpracować z USA z korzyścią dla obu mocarstw. Państwo środka zapowiada, że ma szczytne cele ważne dla całego świata. Chiński przywódca podczas niedawnego 20. zjazdu Partii Komunistycznej Chin, powołany na trzecią kadencję jako sekretarz generalny KPCH, ogłosił, że współpraca z USA musi zostać zacieśniona. Chodzi nie tylko o dobre relacje gospodarcze i polityczne, ale lepszą komunikację. Chiny mają plan wspólnej pracy z Amerykanami nad zapewnieniem stabilności i pokoju na świecie. Czyli widzicie, tutaj już tak bardzo mocno obiecuję, no współpracujmy, to będzie pokój, tylko kozła ofiarnego jeszcze trzeba znaleźć. Jak podaje kanadyjski The Globe and Mail, według Xi Jinpinga Chiny i Stany Zjednoczone jako główne mocarstwa powinny zadbać o resztę świata nad poprawą relacji i nad rozwijaniem projektów pokojowych. Pracować będzie Narodowy Komitet do Spraw Stosunków Stanów Zjednoczonych i Chin. Nieoczekiwany zwrot. Prezydent Xi zmienił zdanie w sprawie USA. Oba kraje poróżniła w ostatnim czasie sprawa chińskiej polityki wobec Tajwanu. Chiny, które uważają niezależną wyspę za swoje integralne terytorium i grożą użyciem siły w celu usankcjonowania tych aspiracji, były rozścieczone serią wizyt amerykańskich wysłanników na Tajwanie i działaniami wokół wspierania autonomii tajwańskiej. USA
Niepokoją natomiast stosunki Pekinu z Moskwą, a Chiny krytykują wysiłki USA mające na celu uniemożliwienie wykupu przez chińskie firmy technologii półprzewodnikowych. Jednak prezydent Joe Biden, komentując plany Chin wobec Stanów Zjednoczonych i wspólnych zadań związanych z pokojem na świecie, zareagował pozytywnie. Powiedział, że Stany Zjednoczone nie mają złych intencji wobec państwa środka i nie szukają konfliktu. Proszę bardzo. No i teraz jeszcze Putin do tego wyciąga sobie łapkę. Putin zmienił retorykę. Mówi o szacunku między Rosją a Zachodem. Tylko właśnie jeszcze raz podkreślę, według Rosji, według Putina, to my nie jesteśmy Zachodem. On nie mówi tego do nas. W swoim, czyli jeszcze raz, Business Insider, osoba, która to napisała, podpisuje się jako Anna. Putin zmienił retorykę, mówi o szacunku między Rosją a Zachodem. W swoim czwartkowym wystąpieniu, zamiast straszyć bronią jądrową, Władimir Putin uderzył w pojednawczy ton, wzywając do wzajemnego szacunku między Rosją a Zachodem. Rosja nie rzuca wyzwania zachodnim elitom, powiedział w przemówieniu rosyjski prezydent. Nie próbujemy stać się hegemoniczną potęgą, dodał. Zamiast tego, jak relacjonuje Financial Times, Putin argumentował, że Rosja po prostu próbuje bronić swojego prawa do istnienia. Jaki biedny Putin, taki biedny, skrzywdziony Putin. W długim wywodzie na temat stosunków międzynarodowych Rosji Putin potępił to, co określił jako historyczne próby dominacji Zachodu i narzucenia swojej woli i wartości innym krajom, pisze dalej gazeta. Dodał, że musi rozpocząć się dialog na równych warunkach między światowymi potęgami, w tym Rosją i Zachodem. Powiedział, że Rosja nigdy nie była wrogiem Zachodu. Wrogiem Zachodu rzeczywiście chyba nie była. No bo Zachód prawie zawsze Rosji ulegał. No, Związek Radziecki był, przepraszam. No, była zimna wojna i tak dalej. No ale potem to Zachód sobie robił z Putinem deal, jak chciał. To, no i to będą podkreślać. A my zawsze takie rzeczy czystaliśmy okoniem. Zobaczycie, zrobią z nas kozła ofiarnego. Powiedział, że Rosja nigdy nie była wrogiem Zachodu, zauważając, że anglofobia jest tak samo negatywna jak rusofobia. Dodał jednak, ciekawe, w czym się przejawia anglofobia. Na przykład w przypominaniu, że Brytyjczycy się przyznali, że oni nie mają przyjaciół, tylko interesy? Dodał jednak, że Rosja zawsze będzie sprzeciwiać się Zachodowi w jego agresywnej, kosmopolitycznej, neokolonialnej formie. W swoim przemówieniu rosyjski przywódca nie poświęcił wiele miejsca konfliktowi na Ukrainie. Całe wystąpienie stało w kontrze do poprzednich przemówień Putina, podczas których sugerował możliwość użycia broni jądrowej. Jednocześnie rosyjska propaganda podtrzymuje w kraju antyzachodnie nastroje. W publicznych mediach w ostatnich miesiącach silnie eksponowany jest wątek rzekomo szalejącej na świecie rusofobii, która zagraża istnieniu Rosji i narodu rosyjskiego. Zaczynacie, drodzy, no i w tym momencie jeszcze raz przypomnijmy, tutaj Onet, Putin podważa istnienie Ukrainy, posłużył się Polską, autor lub autorka się nie podpisała. Putin podczas wystąpienia w klubie wałdańskim przekonywał, że Ukraińcy i Rosjanie stanowią jeden naród i jego zdaniem szkodliwe okazały się polskie wpływy. No, tyle. Drodzy Państwo, tak? Już szukają winnego, że w zasadzie oni to się szanują, oni to zawsze ze sobą rozmawiali, oni to zawsze ze sobą współpracowali, tylko ta Polska taka wredna zawsze staje okoniem, nie? No i to jest coś, z czym za chwilkę będziemy musieli się mierzyć. Z sytuacją, w której możemy dosłownie zostać z ręką w nocniku, jeśli Zachód podejmie decyzję, że też się chce z Putinem dogadać. Bo jeśli Zachód podejmie decyzję, że się chce z Putinem dogadać, to też będzie Zachód potrzebował winnego, też będzie potrzebował Zachód kozła ofiarnego, nie? W takim znaczeniu, że przecież Zachód tyle brzydkich rzeczy powiedział o Putinie. Ja tutaj, przepraszam, ja używam takich eufemizmów, no bo wiadomo, że YouTube nie lubi ostrych słów, prawda? No ale tyle bardzo takich ostrych, naprawdę bardzo ostrych słów tutaj poleciało, że tutaj no, nie będzie wyjścia i trzeba będzie, Zachód też będzie musiał powiedzieć
gdzieś znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego. To na pewno nie przejdzie tak, że nagle tam Scholz czy Macron powie, że słuchajcie, te wszystkie wyrzeczenia, jakie ponosiliśmy, te gigantyczne ceny energii, gazu, to wszystko idzie na marne, bo tak naprawdę to Rosja jest spoko i myśmy się pomylili. No nie. Oni będą musieli powiedzieć, skłamać i powiedzieć coś w stylu, ktoś nas oszukał, ktoś nas poszczuł. I Putin im proponuje. Proponuje im kraj, który jest osamotniony na arenie międzynarodowej, który jest skłócony praktycznie ze wszystkimi sąsiadami, który jest skłócony z całym światem. Kraj, który jest skłócony z całą Unią Europejską, prawda? Któremu w dodatku o zgrozo łatwo przypisać łatkę antysemitów. Drodzy Państwo, już nawet nie chcę werbalizować, jaką oni się mogą narracją posłużyć, bo to byłoby coś po prostu strasznego. Nie chcę to nawet werbalizować. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa!